14,5 godziny w autobusie, jestem w Patrze. Najpierw myślałam, że się wyspałam nawet, bo w sumie spałam od 23 do 8.40. Oczywiście z przerwami, bo plecy mnie bolały, czy coś tam, hałas, ktoś przychodził. No wiecie, jak to jest w autobusie. Ale spałam nawet dobrze, tak mi się wydawało, ale jednak jestem niewyspana, więc jak już się zaczekinuję za 2 godziny, to pójdę spać pewnie, umyję się i pójdę spać. No ale generalnie fajny taki leżący autobus. I też zauważyłam pewną zależność, że na górze autobusu byli tylko turyści, nie miejscowi, a na dole byli miejscowi. I co? A i tam na dole był... My mieliśmy jedno piętro łóżek, a oni mieli 2 piętra łóżek, czyli tu i tu. I ci, co byli tu, to nawet nie mogą usiąść, tylko muszą być cały czas w pozycji leżącej, bo jest mało miejsca. A no i jeszcze kilka faktów z podróży autobusem. Po pierwsze, nie było żadnego postoju, żadnego. Po drugie, pani w recepcji w Vientiane mówiła mi, że to jest bardzo zła droga, że dlatego autobus tak długo jedzie i faktycznie. Znaczy, ja nie patrzyłam, bo głównie spałam, ale można było czuć, że cały czas się jedzie po dziurach. Autobus co chwila się zatrzymywał nie na postój, tylko na przykład chyba, żeby przepuścić auto z naprzeciwka. Ci ludzie, jakby pracujący w autobusie, chyba ich było z 5, to oni coś krzyczeli do siebie, zanim autobus ruszył, za każdym razem jak się zatrzymał. I też co jakiś czas ludzie wsiadali nowi, więc dziwne. Tu się krówki pasą w parku. Chyba jakiś festiwal to jest. Chyba przechodzą przez jakieś weselicho albo inną ważną uroczystość. Ładny aut. I ładnie zostawione stoły. Wow, jestem na miejscowym dworcu i to nieźle wygląda. Bo jadę do takiej malutkiej wioseczki autobusem. I jak się zapakuje, to jedzie chyba. Słuchajcie, dzisiaj jadę na plantację kawy kapitana Hooka. I tam to jest po prostu miejsce, w którym on oprowadza po swojej farmie, pokazuje życie w wiosce. I to jest właśnie w takiej mojej wiosce. Więc stąd, żeby tam dojechać, musiałam przyjechać na taki lokalny dworzec autobusowy. Ciekawe doświadczenie na pewno. I teraz wsiadam właśnie i godzinę do odjazdu mam czekać. I jak się pytałam, o której godzinie odjeżdżę, to nie, około 12, więc nie wiadomo, jest jakieś sądy już. Jestem ciekawa, po co są te worki, bo w poprzednim autobusie tym nocnym zjechaliśmy, też takie przywrócili. Dojechałam do miejscowości Tateng i teraz stąd mnie odbierze kapitan Hook, żeby dojechać do jego wioski. Tak wygląda to miejsce, w którym jestem. Tateng Market. Brała mnie Jessica, wolontariuszka z Kanady, która już jest w tym homestayu przez 6 tygodni. Widzowie, już jestem pod wrażeniem, taka wioska, wow, bardzo tu jest przyjaźń. Jestem podekscytowana, bo już się ściemniło. Jest 18.40, całkowicie ciemno i idziemy na polowanie. Generalnie zapomniałam wam powiedzieć, że to co złapiemy, to będziemy jeść na kolację. Takie, wow. Golem. Yes. No i mamy węża, proszę państwa. Prawdziwy wąż. Patrzcie, jaką on ma broń. Tym podobno strzelił węża. Show me your hands. What? Teraz jemy wszyscy wspólnie kolację.
przyszły robaki na deser. To, co złapaliśmy wieczorem podczas polowania. Dobra, widzowie, żabę próbuję. Cheers. Dobra, jedzenie robaków, podejście kolejne. Teraz wlatuje wąż. Chrupki, słony. Wszystko smakuje tak samo. Już jestem po nocy w wiosce i teraz idziemy na wycieczkę po wiosce. Teraz jem mrówkę. C'est cool dans la tête. And then sitting like this and then. Kolejny liść. Muy bien. Oh. Like apple. Yeah. Yeah. Wow. Patrzcie, widzowie, tutaj no był też you. Wypadek i każdy z was miał wypadek na skuterze. Dezynfekcja. Zostałam jeszcze jeden dzień dłużej i poznałam chłopaków, którzy mają skutery i jadę z nimi na małego lupa. I też przyjechała inna ekipka, z której jest jeden Polak i jedna dziewczyna, którą znam z Luang Prabang. Więc jest nas 9 i jedziemy sobie na wycieczkę. To już droga powrotna od kapitana Hooka, a odwiedziny w tym miejscu były jednym z najpiękniejszych przeżyć w moim życiu. Tutaj mogliście zobaczyć tylko fragment moich przygód w wiosce, a jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądał cały mój pobyt, to filmik temu poświęcony jest już na moim kanale, więc zapraszam was do oglądania go. Ja już z powrotem jestem w Pakse i spotkałam się znowu z Anglikami, których już też poznaliście na moim vlogu. I przyjechaliśmy do takiego zabytku Wat Po. Mieli podwózkę tym autkiem do ruin. To są moi towarzysze podróży na dzisiaj. Już ich znacie, część z nich. Jak widzicie, za mną są ruiny pobyłej świątyni, która została wybudowana około XI wieku. I po tym, jak ludy zamieszkujące tutaj te tereny zostały wypędzone z Laosu, pozostały pod tej świątyni tylko ruiny. I teraz jest to wpisane na światową listę UNESCO. Krokodyl. Ben próbuje się zmieścić do krokodyla. Patrzcie, widzą, jakiego robaka miałam w jedzeniu. Obrzydliwe, a już akurat całe zjadłam, więc... Teraz dojechaliśmy do olbrzymiego Buddy na wzgórzu. Wow. Robi wrażenie. Jest olbrzymi. Siedzę sobie przy Buddzie i znalazłam miasto tych murówek, które jadłam przedwczoraj chyba. Czy tam wczoraj. I one jak robią gniazdo, to po prostu, widzicie, ten liść jest płaski, a ten jest tak zawinięty, bo one zawijają tego liścia i robią gniazdo. Teraz przyszliśmy zjeść do hotelu, który ma restaurację z widokiem na panoramę. Fajnie. Ja już miałam jechać dzisiaj dalej na 4000 wysp, ale zostaję z Anglikami i jedziemy sobie jeszcze na wodospady i może do Mistera Wienga. Dojechaliśmy do pierwszego wodospadu i taka fajna trasa tam prowadzi. Czapka. Widzowie, tutaj w okolicach Pakse są zwane takie lupy, czyli bierze się skuter i się objeżdża kółeczko, po drodze zatrzymując się w różnych miejscach, w homestayach. Kapitan Hook jest jednym z takich miejsc na trasie.
ale my nie robimy teraz całego lupa, tylko robimy sam dół jakby. I to jest tak zwane Four Sisters Aria. I właśnie na tej trasie zatrzymaliśmy się na wodospadzie, teraz jesteśmy na kawie. Każdy sobie wziął kawkę, ciasteczko. Tu mamy maszynę, która wypala ziarenka kawy. A tu mamy drzewka kawowe. Przyjechaliśmy na następny wodospad. Tutaj można zrobić ziplina, ale czyli taki, no wiecie, takie co się wisi i się przejeżdża. Ale ja chyba nie będę robić, bo $35 trochę drogo. Ale dwie osoby od nas robią, więc sobie popodziwiamy, jak oni to robią i obejrzymy wodospad. To będzie robił Ben i Abby. Będą jeździć ziplinem. Powiem wam, że ten zipline strasznie wysoko jest. 200 ileś tam metrów, chyba 240 coś. Ale 140 zł. Tutaj jeden śmiałek zaraz będzie jechał. O, jest. Następny. Jednak ja też to robię, Owen też to robi. Widzę, że jesteśmy po, były cztery jakby etapy. Pierwszy, najdłuższy, najwyższy i najstraszniejszy. Tak mi trochę zatkało, ale bardzo ładne widoki, a później już easy wszystko, więc bardzo fajne, bo drogie, ale warte ceny. How did you like the zipline? It was good, very scary, very scary. Yeah, it was good fun. Amazing, great. Właśnie dojechaliśmy do trzeciego wodospadu na dzisiaj i w tym można pływać, więc może się przekąpiemy. Tak to wygląda z dołu. Idziemy pływać. Ok, popływane, bardzo fajne przeżycie. Bardzo ładny wodospad, a tam jeszcze jest tęcza przy wodospadzie, więc w ogóle ładny widok. Już skończyliśmy wycieczkę na dzisiaj i ostatecznie nie dotarliśmy do pana Wienga, bo już nie zdążyliśmy, więc byliśmy w kawiarni i na trzech wodospadach i ciężko stwierdzić, który wodospad był najlepszy. Wszystkie mi się podobały. Jeden był najładniejszy, na drugim był zipline, a w trzecim można było pływać, więc polecam wszystkie. Ja już opuściłam Paxę i teraz jadę do 4000 wysp. Do takiego regionu, który się tak nazywa. A wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Zostawcie suba, lajka, komentarz i do zobaczenia w następnym wideo.